Gorąca atmosfera, mnóstwo uśmiechu, pokazy taneczne, solowe występy takich gwiazd jak Doda czy Michael Jackson to atrakcje, jakie przygotowały dzieci z przedszkola numer 1. Wszystkie grupy, począwszy od maluchów aż po starszaki, zaprezentowały się bardzo profesjonalnie. Na twarzach naszych piłkarzy uśmiechu nie brakowało, a po każdym występie braw nie było końca. Piłkarze mieli prawo poczuć się jak na Dialog Arenie. Między występami całą atmosferę podgrzewał doping najmłodszych miedziowych kibiców. Miejmy nadzieję, że dzieciaki będą wspierać piłkarzy również podczas spotkań Zagłębia w przyszłym sezonie. Cała akcja została zorganizowana bardzo spontanicznie. Zaangażowanie dzieci było przeogromne. W przygotowaniach do przedstawienia brał udział sztab ludzi, co było widoczne. Przystrojone sale, miedziane barwy na każdym z wychowanków świadczą o prawdziwym profesjonalizmie. Nam pozostaje tylko pogratulować tak wspaniałych dzieciaków. Z wielką satysfakcją, żeśmy przygotowywali tą uroczystość, ten piękny koncert dla naszych wspaniałych zawodników drużyny KGHM Zagłębie Lubin. No nie ukrywam, że od 3 lat do naszego wieku wszyscy jesteśmy wielkimi tutaj fanami i kibicami naszej wspaniałej drużyny. No dzieci przygotowały się rewelacyjnie, panie włożyły dużo wkładu pracy, no ale i rodzice, strasznie wszyscy żeśmy przeżywali to spotkanie. No i najwspanialsze było to, jak dzieci pytały, kto będzie, zadawały nam nazwiska piłkarzy. Trudno nawet nam było wymienić te nazwiska, a dzieci świetnie znają. No, oni to bardzo przeżywali i myślę, że pokazali to, co potrafią.